Niedawno, niedawno temu żył sobie pan doktor Szelotek. Pracowała też tam cząsteczka Miki. W krainie zapanowała chrypa. Pan doktor Szelotek czeka na pacjentów. Ale najpierw pani myszka Miki sprząta. Uwaga, nie odjeżdżają pacjenci. Ojejej, ile pacjentów przyjechało, Czy pacjent podejdzie? Proszę się położyć na plecach, super. Ja będę badał tutaj pacjenta, czy pacjent jest chory, czy zdrowy. O, pani pielęgniarko, trzeba dać bandaż na nos. Tak, bo nosek jest chory i trzeba go wyleczyć. Pani pielęgniarko, proszę przynieść zastrzyk. Proszę. Dobrze, niech pacjent się obróci. Musimy dać zastrzyk. Uwaga, przygotowani do startu. Pani pielęgniarka niech go trzyma. I strzał! Pielęgniarko, gonimy, bo się pacjent gdzieś uciekł. Witaj, witaj, wszystko gra? O, źle się czuję, ale wszystko gra. Ponieważ pacjent był dzielny, co dostanie? Cukierka. Panie sprzątaczko, proszę tu wysprzątać. Dobrze. Pacjent niech już idzie do domu i niech uważa na siebie. Następny proszę. A pani to co dolega? Mam kaszel. Mam chrypę. Dobrze, proszę się położyć na brzuchu. Będziemy badać. Pani pielęgniarko, musimy zastosować inhalację, dobrze? Dobrze, proszę zamontować mu na ryju. Tak, i włączamy. Dobrze, to może wystarczy. Proszę zdjąć inhalator. Jeszcze mam kaszę. To jeszcze chwilę, proszę. Coś ci jeszcze dolega? No, dziękuję, czuję się dobrze. To proszę wstawać i uciekać do domku, pa, pa. Pani pielęgniarka mówi, że co trzeba dać? Cukierka. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Zawołaj następnego pacjenta. Dobra. Proszę wszystkich pacjentów przejść do poczekalni. Ale mamy dużo pacjentów. Wagon, proszę pana. Już tyle, proszę pana. O matko, jakich jest dużo. Co im dolega, proszę pani? Pani musi powiedzieć za nich. Dzień dobry. Źle się czujemy. Pani doktor, proszę dać zaszczyki wszystkim. O, pani doktor, chyba wszyscy uciekli przed zaszczykami. Musimy zmienić metodę, dobrze? Dobrze. Co teraz im damy? Może cukierki. Pani doktor, to wygląda na epidemię. Oni muszą wszyscy dostać cukierki. Czyli wszyscy są bardzo wyleczeni. Wsiadać do pociągu!